Witam Państwa serdecznie na ostatnim z serii spotkań, które przygotowaliśmy z Pearson Languages dla Państwa tej wiosny. Dziękujemy za bardzo liczny udział i aktywne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach. A tych z Państwa, którzy nie mogli dołączyć do całej serii na żywo, zapraszamy do zapoznania się z nagraniami, które znajdziecie na stronie pearson.pl w zakładce Wideo szkolenia. Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wiele innych działań i czynności, które zwykle pochłaniają nasz czas i energię. Dlatego umiejętność podejmowania decyzji jak, na ile i w co chcę angażować swoje możliwości i czas, to bardzo ważna kompetencja. Jak pracować lepiej, a jednocześnie mniej, to odwieczne pytanie, na które staramy się szukać z Państwem odpowiedzi w naszych tegorocznych szkoleniach, prezentując pomysły, rozwiązania i gotowe materiały. Tak będzie również dziś. Aleksandra Kiełtucka pokaże Państwu, jak platforma eDesk może być sprzymierzeńcem w oszczędzaniu czasu i dbaniu o równowagę w życiu zawodowym. Jednak zanim oddam głos Oli Kiełtuckiej, chciałabym w imieniu Pearson Languages przekazać Państwu informacje o tym, co jeszcze dzieje się w obszarze szkoleń, rozwoju zawodowego, z czego można skorzystać w nadchodzących miesiącach i zaprosić Państwa do zapoznania się z tymi możliwościami. 9 kwietnia wystartowało cyfrowe wyzwanie, do którego serdecznie Państwa zapraszamy. Jeśli pracują Państwo na naszej platformie edukacyjnej czy w aplikacji, albo korzystacie Państwo z interaktywnego podręcznika na zajęciach lekcyjnych, albo też wiecie, jak skorzystać z nagrań audio bez internetu na swoim telefonie, to zachęcamy do udziału w wyzwaniu i zdobyciu dyplomu cyfrowego nauczyciela. Jak dołączyć do wyzwania? Należy dołączyć do grupy nauczycielskiej na Facebooku. Nauczyciele pracujący z kursami Pearsona mają możliwość dołączenia do branżowej społeczności, w której mogą dzielić się swoimi pomysłami i materiałami na lekcje, wymieniać się spostrzeżeniami i opiniami dotyczącymi nauczania, a także otrzymywać bieżące informacje o naszych nowościach, promocjach i szkoleniach. W tych właśnie grupach odbywa się obecnie Teachers Digital Challenge. Zapraszamy do dołączenia do jednej z grup. W obu grupach raz w tygodniu pojawi się post zawierający proste zadanie, które związane jest z pracą na platformie eDesk. Łącznie do wykonania będzie 5 zadań, a ich wykonanie zgłaszacie Państwo robiąc zrzut ekranu, screenshot i wrzucając go w komentarzu pod postem z oznaczeniem hashtag Digital Challenge. Uwaga, pierwsze zadanie pojawiło się w grupach już 9 kwietnia, więc zegar zaczął tykać. Osoby, które bezbłędnie wykonają przynajmniej 4 zadania, otrzymają dyplom cyfrowego nauczyciela. Dzięki Państwa informacjom zwrotnym możemy udoskonalać nasze rozwiązania i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb nauczycieli i uczniów. Z myślą o tym powstała również platforma Learners Voice, dynamiczna społeczność nauczycieli języków i entuzjastów nauczania z całego świata. Zapraszamy do włączenia się w dyskusję, wymianę doświadczeń i poszukiwanie inspiracji do nauki i pracy. Dlaczego warto dołączyć? Na przykład po to, żeby podzielić się opinią i wpływać na rozwój rozwiązań do nauki języka angielskiego. Albo być częścią międzynarodowej społeczności, co umożliwia dzielenie się swoimi doświadczeniami z osobami, które mają podobne sytuacje. A to przecież pomaga nam w zdobyciu perspektywy i wskazówek dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami w pracy nauczyciela. Może też pomóc w nawiązaniu kontaktów z nauczycielami z innych krajów, co w efekcie zaowocować może tworzeniem się jakiejś współpracy, wymiany czy przyjaźni poza społecznością. A także można uzyskać dostęp do różnych zasobów, pomysłów, rozwiązań, podpowiedzi, które pomagają w codziennej pracy i mogą wspierać poczucie naszego dobrostanu. Państwa zaangażowanie w budowanie tej społeczności może zostać nagrodzone. Co miesiąc wśród członków platformy, którzy aktywnie uczestniczą w tej społeczności i dzielą się opiniami, wiedzą albo pomysłami, losujemy nagrodę w wysokości $300. Co trzeba zrobić? Wystarczy zeskanować kod QR widoczny na ekranie i zarejestrować się.
Tych z Państwa, którzy zajmują się testowaniem, zapraszamy do udziału w Assessment Teacher Training Academy 2024. Naszym głównym celem jest zainspirowanie i zachęcenie Państwa do odkrywania, eksperymentowania, a także zdobywania wiedzy na temat naszych rozwiązań testowych, w tym Międzynarodowego Certyfikatu Pearson English International Certificate, Level Test, Benchmark Test dla dorosłych i dzieci. Ponadto proponowane sesje proponują możliwości rozwoju nauczycieli oraz zapewniają dostęp do naszych materiałów kursowych, które mogą być wykorzystane w kursach przygotowujących do egzaminów. Zapraszamy do skorzystania z tych szkoleń. Więcej szczegółów oraz możliwość zarejestrowania się na wybrane szkolenia znajdą Państwo na stronie pearson.pl. To jeszcze nie koniec, ponieważ ruszyła również seria szkoleń Around the World with PTE Academic 2024, skierowana do nauczycieli przygotowujących do egzaminu PTE. Tegorocznej serii szkoleń przyświeca dostarczenie uczestnikom zaawansowanej wiedzy dotyczącej aspektów egzaminu, które wydają się największym wyzwaniem dla przygotowujących się, a także inspiracji, które mają wspierać rozwój umiejętności potrzebnych do uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie. Tematy szkoleń oraz możliwość rejestracji są również dostępne na stronie pearson.pl. Na zakończenie chcielibyśmy poprosić Państwa o podzielenie się informacją zwrotną dotyczącą tego szkolenia. Na slajdzie widoczny jest w tej chwili kod QR, który zaprowadzi Państwa do krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Będę ogromnie zobowiązana za jej wypełnienie po zakończeniu szkolenia. Link do tej ankiety będzie również dostępny w momencie, kiedy będą się Państwo wylogowywali ze szkolenia i również wtedy można uzupełnić sobie ankietę. Państwa opinia jest dla nas niezwykle cenna i dzięki niej możemy przygotowywać szkolenia, które odpowiadają na Państwa potrzeby. Przypominam również, że materiały konferencyjne oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach są dostępne na Państwa kontach na stronie pearson.pl po zalogowaniu. W zakładkach Moje certyfikaty i Moje materiały, zwykle po 2 dniach od daty szkolenia. Jednak, żeby tak się stało, bardzo prosimy pamiętać o tym, żeby rejestrować się na szkolenia Pearson tym samym adresem mailowym, którego używali Państwo do założenia konta na pearson.pl i którym logujecie się do tego konta. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco ze szkoleniami i wydarzeniami, które dla Państwa przygotowujemy, potrzebne jest konto na pearson.pl z aktualnymi danymi kontaktowymi. Jeżeli zmieniają Państwo adres e-mail, warto go również zaktualizować na stronie pearson.pl. Aktualności z Pearson Languages można też śledzić na naszym profilu, na Facebooku albo w grupach Asy z mojej klasy i Panaceum na liceum. A teraz oddaję już głos Oli Kiełtuckiej i zapraszam Państwa na szkolenie Zatrudnij eDesk i oszczędzaj swój czas. I teraz już moja kolej. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie, tych z Państwa, którzy dołączyli do nas w tak zwanym międzyczasie. Już proszę pozwolić mi udostępnić ekran z moją prezentacją. Dzisiaj będzie dużo przeklikiwania. Momencik. Dobrze, mam nadzieję, że sobie tutaj tylko czat uruchomię. Proszę tylko mi dać znać, że Państwo wszystko widzą, że widzicie Państwo moją prezentację i nic tutaj nie przeszkadza w widoku. Byłabym zobowiązana, wszystko widoczne, super. Dzisiaj od technologii będzie słów kilka, a ona lubi płatać trochę figli, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie to przyjemne spotkanie i będzie win-win sytuacja dla nas i dla technologii.
Proszę Państwa, witam jeszcze raz na sesji Zatrudnij eDesk i oszczędzaj swój czas. I starałam się, żeby ten tytuł nie wymagał więcej komentarza i nie krył w sobie zagadek, bo chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć, jak zatrudnić eDesk, platformę eDesk, po to, żeby pracowała na naszą korzyść i żeby oddawała nam czas. Przed lekcjami, wtedy kiedy lekcje planujemy, w czasie lekcji i po lekcjach. Ja sobie podzieliłam właśnie na takie segmenty moją współpracę z eDeskiem. A chciałam rozpocząć od cytatu. Ja wiem, że ten cytat może jest troszeczkę przydługi, ale uważam, że jest ciekawy. Ten cytat opisuje reakcję ludzi na pewne wydarzenie lub na coś. Proszę przeczytać sobie ten cytat i podpowiedzieć mi na czacie, powiedzieć mi, jak myślicie Państwo, na co ludzie w taki sposób mogli jakiś czas temu już zareagować. Jak Państwo myślicie? Co mogło wywołać taką reakcję? Zaskoczenie, oszołomienie, problemy, poczucie bycia nieprzygotowanym, wystraszonym, bezradnym, niechęć. No i w dodatku jeszcze tutaj mamy w tym wszystkim dzieci, które zostały wplątane w tą sytuację. Czy Państwo mogliby przewidzieć, co takiego mogło wywołać taką reakcję? Nowe technologie, tak, technologie. A konkretnie ciekawa jestem, taka mała podpowiedź, które z tych czterech wynalazków, które z tych czterech urządzeń, jak Państwo myślicie, mogły taką reakcję wzbudzić w ludziach? Czy to był smartfon, czy to był Walkman, czy to było radio, czy telewizja? To są takie stare wynalazki. Teraz jesteśmy w trakcie zaprzyjaźniania się ze sztuczną inteligencją, to jak popatrzymy na te cztery wynalazki, to odbyło się bardzo dawno temu. No, telewizja wywołała taką reakcję na początku lat 20. ubiegłego stulecia, 20. i 30., kiedy popularność telewizji w Stanach Zjednoczonych bardzo gwałtownie wzrosła, no to ludzie byli zaniepokojeni i zareagowali z jednej strony z ciekawością, a z drugiej strony z taką pewnością, że no już nic nie będzie tak jak do tej pory, rozpadną się więzi rodzinne, więzi społeczne i no na pewno telewizja będzie miała negatywny wpływ. Jeśli podmienimy telewizję takimi nowszymi wynalazkami, jak na przykład internet, smartfony, czy nauczanie zdalne, czy chociażby AI, no to ta reakcja będzie taka sama. Nie każde wynalazki są witane z otwartymi ramionami. No i to jest bardzo naturalne, że ludzie mają mieszane odczucia w stosunku do nowego. Niektórzy są podekscytowani, a niektórzy są niechętni nowością i trzymają do nich dystans. Wynika to z tego, że my lubimy przebywać w naszej strefie komfortu, prawda? Wszystko, co wydaje się takim wyzwaniem, przynajmniej na początku, jest zagrożeniem dla tej naszej strefy komfortu. Wolimy raczej z niej nie wychodzić i nie mieć jakichś wyzwań takich na dużą skalę. Niektórzy z nas są bardzo otwarci na zmiany, niektórzy z nas te zmiany bardzo lubią i najchętniej systematycznie by takim zmianom podlegali.
Natomiast niektórzy po prostu się ich boją. I to jest całkiem naturalne. Jedna i druga postawa jest zupełnie naturalna. Na zmianę reagujemy właśnie w ten sposób. To jest krzywa zmiany, która została oryginalnie opracowana przez Elizabeth Kubler-Ross, która badała, jak ludzie reagują, jakie etapy przechodzą w procesie żałoby. Natomiast później badacze stwierdzili, że tak naprawdę w taki sposób reagujemy właściwie na każdą zmianę w swoim życiu, w swoim otoczeniu. I teraz, jak prześledzimy sobie tę krzywą, to widać, że mamy takie dwa momenty. Pierwszy etap to są bardzo negatywne emocje, mamy szok, mamy wyparcie, frustrację, aż osiągniemy czasami to dno, prawda? Czyli załamanie, depresja. Tu nie mówimy o takiej depresji klinicznej, ale o takim właśnie załamaniu, kiedy łapiemy doły, ilekroć musimy z tym nowym się zmierzyć. Czyli na początku jesteśmy zszokowani tym nowym, które nadchodzi. Ten etap wyparcia, udajemy w ogóle, że tego nie ma często i trzymamy dosyć spory dystans, nie chcemy mieć z tym nic do czynienia. No ale później, kiedy to nowe za bardzo wchodzi w nasze życie prywatne bądź też zawodowe, musimy się z tym jakoś uporać i możemy być sfrustrowani, możemy być podrażnieni, podirytowani, że jednak ktoś te nowości nam narzuca. Dobrze, żebyśmy nie osiągnęli tego dołka, ale powoli zaczynamy eksperymentować, angażować się w tą nową sytuację, patrzeć, może czytać instrukcje, może rozmawiać z ludźmi, którzy już zaczęli z tym nowym pracować i współpracować, aż w końcu podejmujemy decyzję, żeby oswoić to, co nowe, no i w jakiś sposób włączyć to w nasze życie. Oczywiście na każdym z tych etapów możemy się zatrzymać i nie iść dalej. To wszystko zależy od nas i od takich indywidualnych predyspozycji. Ta krzywa zmiany też bardzo fajnie tłumaczy się już na takie cztery etapy, które przechodzą nauczyciele w związku ze zmianami technologicznymi w swoim życiu zawodowym i w związku z tym, jak bardzo pewnie do tych zmian podchodzą. No i zobaczcie Państwo, tutaj mamy tylko takie cztery etapy, ale też mamy taki duży overlap, bardzo nakładają się na siebie z tą krzywą zmiany. Pierwszy taki tryb to jest tryb survival. Prawda? Czyli nie chcę w ogóle dotykać, nie chcę mieć nic wspólnego z tym nowym, z tą nową aplikacją, z nową platformą. Nie chcę być może tego zepsuć. Wiem, że moje życie jest ok, tak jak jest, i w ogóle nie widzę powodu, dlaczego miałabym to nowe wdrażać. No, potem mamy ten etap mastery, czyli być może już było jakieś szkolenie, być może wiem już więcej, zaczynam sama z tą aplikacją eksperymentować. No i widzę momenty podczas lekcji, w której ta aplikacja mi się przyda. Czuję się coraz bardziej pewna, kiedy jej używam. Potem mamy ten moment impact, czyli widzimy, że mogę używać technologii w sposób skuteczny, ma ona wpływ na jakość mojego uczenia i na jakość uczenia się moich uczniów i stopniowo wprowadzam sobie ją do lekcji. Używam jej w sposób mądry i rozsądny. I ostatni etap to etap innowacji, kiedy cyfrowo czuję się bardzo dobrze,
potrafię połączyć moją metodykę lekcji z rozsądnym używaniem tych narzędzi cyfrowych. I tutaj tak samo mogę zatrzymać się na którymś z tych etapów i powiedzieć: nie, dalej już nie idę, tutaj jestem i to mi wystarczy. Mogę dojść do końca tych czterech etapów. Jest to oczywiście proces i tutaj to przejście z jednego etapu do drugiego może być burzliwe, może być gładkie i tak jak mówiłam, możemy zdecydować, że nie idziemy już dalej. To, co dzieje się pomiędzy tymi etapami, to jest, ja to nazywam takim hakowaniem rzeczywistości, czy też wydeptywaniem własnych ścieżek z obsługi danego narzędzia cyfrowego. Czyli po prostu ja znajduję własny sposób na to narzędzie. Nawet jeżeli przeczytałam sobie instrukcje, obejrzałam jakieś filmiki, to i tak używając tego narzędzia, ja zrobię to po swojemu. Być może inaczej, być może w krótszy, w dłuższy sposób, ale to będzie taki mój sposób na to narzędzie. No i teraz chciałam Państwa zapytać, jak już znamy tą krzywą zmiany, to ciekawa jestem, gdzie jesteście Państwo na krzywej zmianie odnośnie platformy eDesk. Ja przyznam się, że ja na nowości reaguję przeważnie takim fochem i myślę sobie, no znowu muszę się do czegoś nowego przyzwyczajać, znowu muszę próbować, kombinować, oswajać. Często taka jestem lekko obrażona na tych, co próbują mnie do tej zmiany przekonać, no bo mi jest dobrze w tej mojej strefie komfortu, bo już tutaj czuję się dobrze, pewnie, no i po co znowu mam robić coś nowego. Przede wszystkim, jak tak sobie przeanalizowałam, dlaczego tak negatywnie reaguję na początku, to wydaje mi się, że to, czego mam się nauczyć, będzie bardzo trudne, będzie dla mnie dużym wyzwaniem, bo tego jest bardzo dużo i być może to narzędzie jest, wydaje mi się, skomplikowane. Ale wiecie, zawsze tak czuję i zawsze tak ze sobą rozmawiam, zanim jeszcze w ogóle zacznę coś robić. Nie wiem, zawsze mi się wydaje, to będzie trudne, nie będę potrafiła się tam odnaleźć, ale kiedy powoli zaczynam stawiać kroki w tym nowym świecie, czy zaczynam bawić się tą nową aplikacją, czy tak jak było w przypadku eDesku platformą, szukam takich swoich punktów zaczepienia, które dadzą mi komfort i będą taką moją stabilną podporą w nowym środowisku. Zaczynam po prostu wydeptywać swoje własne ścieżki i szukam takich rozwiązań, które mi pasują. Dokładnie tak, jak pani napisała na czacie. Te zmiany są siłą postępu, ale ważne, żeby je wprowadzać stopniowo. Nie skaczemy na głęboką wodę od razu. Przynajmniej taki jest mój sposób. Może niektórzy z Państwa działają przez głębokie zanurzenie, natomiast ja sobie wchodzę powoli w tą technologię, w to morze technologiczne. No i ciekawa jestem, gdzie znajdują Państwo to swoje miejsce na krzywej zmiany. Mogą się Państwo podzielić, na którym etapie jesteście, albo tylko tak dla siebie zobaczyć, jak to wygląda. Zawsze, absolutnie zawsze przekonuje mnie do nowych rzeczy jedna rzecz: oszczędność czasu. Oszczędność czasu, oszczędność wysiłku, oszczędność środków i zasobów. I tak było w przypadku platformy eDesk. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze takie czasy, kiedy do szkoły chodziło się z wieloma książkami. Ja miałam ogromną torbę, no bo miałam ze sobą zawsze teacher's book, zawsze student's book, zawsze workbook, jeszcze płytki, jeszcze mój notes. I nosiłam to wtedy z powrotem szkoła, dom, szkoła, dom, szkoła, dom, no bo najczęściej przygotowywałam się
w domu do pracy, potem zaczęłam przygotować się tylko i wyłącznie w piątki po południu, no ale cały czas tymi książkami kursowałam. I to, co mnie do platformy eDesk jakiś czas temu przekonało, to właśnie to, że wszystko mam w laptopie, wszystko mam w komputerze, nie muszę dźwigać ze sobą wszystkich papierowych książek, mogę zostawić je w szkole i spokojnie, jeżeli chcę się przygotować, jeszcze coś zobaczyć, podejrzeć, to loguję się na platformę eDesk i wszystko tam jest. Czyli nawet jeżeli zostawiłam książki w szkole, to nic się nie stanie, bo tam mam książki i dużo, dużo więcej. I to mnie również do platformy eDesk przekonało. Na dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić sposobami na to, jak tą platformę, no, można powiedzieć, zhakowałam na swój prywatny użytek. Mam nadzieję, że też Państwo znajdą jakieś sposoby na to, żeby z tą platformą działać szybciej, skuteczniej i zobaczyć, w jaki sposób ona w Państwa życiu zawodowym, ale też również prywatnym może oszczędzić czas. No i pytanie, od czego zacząć? Warto zacząć od początku, jak zwykle, czyli sobie przejść na stronę edes.pearson.pl i tam mamy mnóstwo informacji o tym, jak rozpocząć pracę z platformą eDesk, co trzeba zrobić na początku, jak się rejestrować, i to absolutnie warto sobie zrobić na spokojnie, w zaciszu domowym. Jeżeli Państwo jeszcze nie są użytkownikami platformy, to tutaj bardzo dużo informacji Państwo znajdą. Ja tego dzisiaj nie będę pokazywać, bo naprawdę to jest świetnie wyjaśnione. Nie wiem jeszcze, jak, czy Państwo już korzystacie z platformy, czy Państwo jeszcze z platformy nie korzystacie, jeszcze nie macie konta. Bardzo jestem ciekawa, gdyby Państwo mogli napisać, czy jesteście użytkownikami platformy eDesk, czy jeszcze odwlekacie tą decyzję w czasie. Więc tak, korzystają Państwo świetnie, bardzo się cieszę, więc mam nadzieję, że jakieś sposoby Państwo znajdziecie, ale również podzielicie się swoimi sposobami, bo też bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób to robicie. Też bym chciała się nauczyć jakichś skrótów, żeby przejść na skróty. Więc to jest jedno źródło takich wstępnych informacji. Drugie źródło to strona pearson.pl/edesk. I tutaj znajdą również Państwo bezpośrednie przejście do eDesku, filmy instruktażowe, informacje, jak aktywować dostęp do portalu krok po kroku, jak uzyskać dostęp do zestawów nauczycielskich, czyli wszystko to, co początkujący użytkownik eDesku wiedzieć powinien. Ja zawsze takie wstępne instruktaże czy wstępne szkolenia traktuję jako moją inwestycję taką czasową, która zwróci mi się z nawiązką. Więc skoro Państwo są już użytkownikami eDesku, to pewnie wiecie, że żeby założyć konto na platformie eDesk, to najpierw trzeba założyć konto na stronie właśnie pearson.pl login. Jeżeli macie Państwo już tam swoje konta, to dokładnie tymi samymi danymi logujemy się na platformie eDesk, czyli to będzie ta sama nazwa użytkownika, to samo hasło, a rejestracja, przyznają Państwo sami, zajmuje nawet nie tyle co jeden łyk kawy czy herbaty. Jednak, żeby w ogóle to korzystanie z platformy było możliwe, żebyśmy mogli mieć dostęp do zasobów, no to oczywiście trzeba najpierw te zasoby
aktywować, czyli jak zacząć uczyć. Nie mogę uczyć, nie mając dostępu do zasobów. Jak to zrobić? Kiedy już jesteśmy na platformie eDesk, mamy tutaj kilka zakładek. Druga zakładka to zasoby, a w niej kafelek aktywuj zasoby. I ten kod zasobu, tu chciałam to podkreślić, znajdziemy w Teacher's Booku. Czyli jeżeli chcemy korzystać, tutaj kilka przykładowych okładek Teacher's Booków, jeżeli chcemy korzystać z zasobów dla nauczyciela, czyli ze wszelkich materiałów dodatkowych, testów, materiałów do kopiowania, audio, to należy aktywować kod dla nauczyciela, który zawsze znajduje się po wewnętrznej stronie okładki. Trzeba sobie zdrapać taki srebrny pasek, też sprawdzić, czy na pewno ten kod, który przepisaliśmy na platformie, czy został dobrze przepisany, czy został dobrze odsłonięty, czy podczas zdrapania tam nie wydrapaliśmy, czy to jest na pewno zero, czy o. Wiem, że zdarzają się takie różne pomyłki, ale chciałabym podkreślić, że jeżeli chcemy uczyć na platformie EDES, jeżeli jesteśmy nauczycielami, to aktywujemy sobie kod z książki nauczyciela. To jest bardzo ważne. I teraz od czego zaczynamy? No, zaczynamy od tych aktywowanych zasobów. Ja dzisiaj będę pokazywać Państwu, jak korzystam z EDESK-u na przykładzie kursu HiNote 4, czyli kursu licealnego, ale ogólnie rzecz biorąc, zawsze będzie tak samo, tylko te kursy będą różniły się komponentami charakterystycznymi, typowymi dla kursu. Ja dzisiaj korzystam z kursu HiNote 4. I teraz, kiedy mamy aktywowane zasoby, to co znajdujemy w każdym z tych zasobów? To będzie interaktywny podręcznik, czyli tak zwany presentation tool. Będzie to również cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika, czyli podręcznik w PDF-ie. Będzie interaktywny zeszyt ćwiczeń. W przypadku akurat kursu HiNote będą to dodatkowe ćwiczenia interaktywne, czyli online practice, materiały dodatkowe dla nauczyciela, o których będę za chwileczkę mówić. No i tutaj może być jeszcze osobno audio. I zawsze ja zaczynam, kiedy wchodzę na platformę EDESK, to zawsze korzystanie z zasobów zaczynam od tych kafelków. Tutaj widzą Państwo, że mam je oznaczone takim niebieskim serduszkiem. Puste to serduszko oznacza, że znajdę je we wszystkich zasobach. Natomiast kiedy to serduszko sobie klikniemy, dodamy zasoby do ulubionych. Jeżeli mamy wiele kursów aktywowanych, to ten kurs nasz ulubiony, z którego najczęściej korzystamy, znajdzie się właśnie w zakładce ulubione. Ja sobie z tego korzystam, żeby nie przeszukiwać, nie scrollować wszystkich kursów. I teraz taką bezwzględnie najbardziej uczęszczaną przeze mnie przestrzenią jest oczywiście interaktywny podręcznik. Kiedy wchodzę w interaktywny podręcznik i znajduję tam konkretną sekcję, czy konkretną lekcję, którą chcę dzisiaj, której chcę dzisiaj uczyć, to jest ten widok taki podstawowy, prawda? Czyli tutaj wzięłam sobie lekcję z HiNote poziom czwarty i teraz zawsze będzie taki sam widok. Zobaczcie Państwo, mam nawigację, mam dwa sposoby nawigowania pomiędzy zadaniami na stronie. Tutaj na górze mam ćwiczenia od 1 do ostatniego, prawda? Czyli one się pokrywają z ćwiczeniami z książki, albo
też mogę sobie do konkretnego zadania przejść tymi kafeleczkami, prawda? Które tutaj mam po lewej stronie i od razu wchodzę w dane zadanie. Czyli dokładnie to samo, co mam w papierowym podręczniku, będę miała na smartboardzie, na interaktywnej tablicy cyfrowej. To jest też fajne. To nie jest tak, że jak ja zaczęłam korzystać z platformy eDesk, to zrezygnowałam z papierowego podręcznika, bo ten presentation tool naprawdę ma wiele możliwości, wiele funkcjonalności, ale dla mnie taka pierwsza widoczna jest taka, że uczniowie, mimo że mają książki przed sobą otwarte, to śledzą na tablicy, co się dzieje. Żaden uczeń mi się nie zgubi i nie zapyta, a gdzie teraz jesteśmy, a co teraz robimy, w którym ćwiczeniu, bo to zawsze na tablicy widać. I mimo, że oni te książki mają, to chętnie na tą tablicę sobie od czasu do czasu zerkają. To jest taka gwarancja, że ani jeden uczeń podczas lekcji nie zginie. Co jeszcze mam w tym podstawowym widoku Presentation Tool? Mam białą tablicę tutaj w tych ikonkach na górze, prawda? Są takie trzy ikonki, czyli jest biała tablica, mam materiały dodatkowe i mam zeszyt ćwiczeń. I teraz, jeżeli sobie kliknę na zeszyt ćwiczeń, to on otworzy się w osobnej zakładce w mojej przeglądarce, ale będzie to strona analogiczna, strona, która jest, koresponduje ze stroną ze Students Booka, prawda? Czyli znowu nie muszę szukać, przerzucać stron, od razu automatycznie będę miała otwartą ćwiczeniówkę na tej stronie, której potrzebuję. Wystarczy tylko, że na tablicy, że przejdę sobie do innej zakładki i na mojej tablicy interaktywnej w klasie udostępnię właśnie tą stronę. Druga, te cztery takie elementy to są materiały dodatkowe i tutaj mogę sobie przejść do wszystkich materiałów dodatkowych do kursu. Jak kliknę tą ikonkę, to też ona otworzy się w odrębnej zakładce. To jest bardzo ważne, bo jak chcę sobie podejrzeć jakiś materiał dodatkowy, jak chcę sobie wejść do Teacher's Booka, no to uczniowie tego nie będą widzieć, że akurat teraz podglądam. A w ogóle wiecie Państwo, najczęściej używany przycisk na pilocie, który jest najczęściej używany przycisk na pilocie w tablicy interaktywnej u Państwa? Ciekawa jestem, czy to ten sam, który ja używam najczęściej. Ja używam najczęściej przycisku freeze, dokładnie, czyli zamrażam widok na tablicy aktywnej, interaktywnej dla uczniów, a sama sobie w komputerze przeglądam tę zakładkę. Jak się cieszę, że to nie tylko mój ulubiony przycisk, a sama sobie przeglądam w laptopie to, co w danej chwili jest mi potrzebne. No i kolejna funkcjonalność tutaj to jest biała tablica i to jest fajne rozwiązanie, ponieważ kiedy kliknę sobie na białą tablicę, no to oczywiście wyświetla mi się biała tablica, po której możemy rysować, stosując wszystkie dostępne przyciski. Mogę zmieniać sobie kolory, mogę zmieniać sobie grubość kreski, mogę po prostu wpisywać pisem odręcznym albo drukowanym. Mogę też tutaj tym drugim przyciskiem od prawej strony ściągnąć na tablicę jakikolwiek obrazek, zdjęcie z zasobów mojego komputera. Tutaj akurat to była taka rozgrzewka na początek, dosyć przewrotna, powtórka z wyglądu zewnętrznego. No i ściągnęłam sobie zdjęcie tej sympatycznej dziewczyny. Mogę, co najważniejsze, to jest możliwe pobranie widoku tej tablicy. No i znowu moi uczniowie nie muszą pisać, nie muszą się rozpraszać, bo ja mogę widok tej tablicy ściągnąć na swój komputer i później on załaduje się w rozszerzeniu PNG i potem podzielić się z moimi uczniami zawartością tej tablicy
w jakiejś wspólnej przestrzeni, na przykład na dysku Google. To jest o tyle ważna dla mnie funkcja, kiedy mam uczniów, którzy pracują wolniej, uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na przepisanie na przykład z tablicy. Mam pewność, że oni niczego nie stracą. W razie potrzeby mogę działanie na tablicy rozpocząć od nowa, klikając ten przycisk z zakręconą strzałką, to jest pierwszy przycisk od prawej strony. I teraz znowu, jeżeli chcę wrócić do podręcznika, no to naciskam tą strzałeczkę po lewej stronie. Ta biała tablica jest fajna, bo jeżeli Państwo na przykład w klasie macie tylko tablicę interaktywną, a nie macie takiej oldschoolowej tablicy, czy w ogóle białej tablicy takiej na flamastry, no to ciężko by było, prawda, prowadzić jakieś notatki. A tutaj w każdej chwili mogę się do tej tablicy przedostać, czyli mam taką przestrzeń do pisania. Tutaj widzę, że Państwo pytacie o zasoby offline. O tym za chwileczkę, czy będzie można korzystać z zasobów offline, o tym za chwileczkę będzie więcej. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie, że mamy presentation tool, czyli mamy ten podręcznik interaktywny. I teraz to, co widzą Państwo na ekranie, to jest widok pojedynczego zadania. I teraz, co ja mogę z tym pojedynczym zadaniem zrobić? Oczywiście wyświetliłam sobie, wchodząc przez nawigację, ćwiczenie, które mnie interesuje. I teraz mam takie dwa małe paneliki, można powiedzieć przyboruniki bądź narzędziowniki. Pierwszy, ten po lewej stronie, mamy jedno oko. Tam kilka jest oczek i krzyżyk. I teraz, kiedy używamy, do czego służą te trzy ikonki? Jeżeli rozwiązujemy zadanie, często moi uczniowie, tak jak powiedziałam, ja wyświetlam widok zadania na tablicy interaktywnej, ale moi uczniowie mogą na przykład zlecić pracę samodzielną i oni pracują sobie eyes down, prawda, czy heads down, no, pracują sobie w książkach samodzielnie, rozwiązują, a potem będziemy omawiać ich odpowiedzi, to te oczka właśnie przydadzą się do wyświetlania odpowiedzi. Mogę to zrobić, pokazując im wszystkie odpowiedzi naraz i to będzie to jedno oko, zobaczą wszystkie odpowiedzi naraz. Ja rzadko kiedy z tego korzystam, wolę, kiedy skupiają się na konkretnym zdaniu, na pojedynczym zdaniu, krok po kroku, więc ja używam tych trzech oczek, które pozwalają mi kontrolować flow, prawda, tego zadania. No i mogę również tym krzyżykiem wyczyścić sobie widok całego wszystkich odpowiedzi. Ale popatrzcie Państwo na ten górny przybornik. On daje niesamowity wybór możliwości. Mogę przybliżyć sobie dany fragment zadania, przyciągnąć do niego uwagę uczniów. Mogę sobie po tej tablicy bazgrać długopisem, markerem w różnych kolorach. Mogę wszystko wymazywać, ale znowu słuchajcie, ja najczęściej używam dwóch funkcji. Tu przyznam się, jest to funkcja hide i funkcja area. I teraz funkcja hide pozwala mi ukryć jakąś część tablicy. Po prostu ona zostaje ukryta za takim czarnym polem. Tutaj w przypadku tego ćwiczenia chciałam troszeczkę uczniom utrudnić, bo jak widzicie Państwo, mieli tutaj podane frazy do wykorzystania w parafrazach i za pierwszym razem, kiedy rozwiązywaliśmy to ćwiczenie, pokazałam im wszystko. Natomiast kiedy wykorzystywałam to ćwiczenie później, bo w ogóle jestem fanką takiego recyklingu podręcznikowego, wracam sobie do ćwiczeń po to, żeby odświeżać wiedzę, żeby powtarzać, żeby był ten retrieval practice, no to
Zrobiłam już drugi stopień w skali trudności i zakryłam im te podpowiedzi w tekście, kiedy wiedziałam, że te wyrażenia już muszą znać. I ta funkcja hide świetnie mi się sprawdza, ale również lubię tą drugą funkcję, funkcję area, kiedy mogę właśnie zaznaczyć sobie obszar, który będzie widoczny, a cały pozostały obszar zostaje zaciemniony. To też fajnie się sprawdza, kiedy nie chcę, żeby uczniowie się rozpraszali na pozostałych zadaniach czy na jakichś pozostałych elementach zadania i chcę uwypuklić właśnie ten dany fragment zadania. Bo tu jest znacznie więcej opcji, bo mogę cofnąć się krok do przodu, mogę coś zrobić ponownie, oczywiście zresetować cały widok tablicy, czyli wyczyścić wszystkie tam funkcje, które były do tej pory. Mogę zastosować timer, czyli kiedy chcę zrobić coś na czas, trochę podkręcić, albo mogę użyć funkcji score, kiedy podzielę uczniów na drużyny i będą oni rozwiązywać na przykład na czas, będzie mała rywalizacja. Naprawdę świetnie sprawdza się przybornik w sprawieniu, żeby ta nasza metodyka była jeszcze bardziej skuteczna, bo można tutaj naprawdę bardzo duże akrobacje metodyczne przeprowadzić. Często Państwo pytają, gdzie znajdę materiały dodatkowe. No bo w książce to wiem, że mam materiały do kopiowania. Jak mam książkę nauczyciela, to wiem, co tam jest. Natomiast no, na tej platformie jakoś tak często ja na początku byłam zagubiona, no, gdzie są te materiały dodatkowe, gdzie mam ich szukać. Można wejść do nich na dwa sposoby, przepraszam. W tych kafelkach, prawda, które widzieliśmy na początku, mamy materiały dodatkowe. No, jak sobie kliknę kafelek z materiałami dodatkowymi, to zobaczę właśnie taki widok. I tutaj absolutnie wszystko, cała obudowa podręcznika, kursu mi się pokaże. Ona będzie znowu różna w zależności od kursu, ale to, co ja robię, słuchajcie, na początku, kiedy zaczynam pracować z kursem, nie wiem, czy Państwo też tak macie, no to ja po prostu to wszystko pobierałam do tej pory. Teraz troszeczkę też mam inne rozwiązania, ale wszystko sobie wrzucałam na swój komputer, no przezorny, zawsze ubezpieczony. Zakładam sobie folder, tu w tym przypadku był Hinode 4 i wszystkie materiały, które pobrałam, miałam na wszelki wypadek na swoim komputerze w razie W, gdyby coś się działo, gdyby nie było dostępu do internetu. Teraz już są inne rozwiązania. Ja często pracuję taką metodą mieszaną, bo na przykład kiedy korzystam, też mówiłam Państwu, że uczniowie mają i tak otwarte książki na ławkach, a wszystko, cały flow lekcji widzimy na tablicy. Na przykład, kiedy korzystam z setów leksykalnych, to często jest tak, że ja wydrukuję moim uczniom dany handout, prawda? I oni znowu rozwiązują sobie, czyli z tego PDF-u korzystam, a oni rozwiązują sobie ćwiczenia na ławkach, ale też wyświetlam im analogiczną wersję cyfrową, no i wtedy idealnie korzysta mi się z tego małego przybornika oko, oczka i krzyżyk i znowu omawiamy sobie po kolei odpowiedzi, ale też zależy mi na tym, żeby oni mieli jednak tą kartkę przed sobą, żeby mogli wpisywać odpowiedzi. Wiemy, jak ważne jest połączenie ręka, mózg, że podczas pisania
zapamiętywanie treści jest znacznie lepsze, czyli nie tylko śledzą i patrzą na tablicę, ale również muszą wpisać te odpowiedzi. No, tak jak już mówiłam, to, co dla mnie jest ważne w materiałach dodatkowych, to jest to, że nie muszę ze sobą nic dźwigać, mam wszystkie komponenty pod ręką. Nawet jeżeli będę miała słaby sygnał internetu, to będę miała w moich folderkach, a teraz jeszcze inny sposób, też za chwilę o tym powiem, będę miała wszystkie materiały. Książka nauczyciela często otwarta w osobnej zakładce, działa przycisk freeze na pilocie i zamrażam sobie obraz na tablicy i podglądam sobie książkę nauczyciela. Ta książka nauczyciela w różnych kursach może wyglądać jeszcze na przykład tak, że mają Państwo taką żaróweczkę i pod nią ukryte teaching tips, prawda? Czyli można też sobie podejrzeć, co na danym etapie metodyk poleca, co można by tutaj zrobić. To jest taki fajny przewodnik, znowu działa zamrożenie tablicy. No ale w ogóle skąd wziąć uczniów na platformie EDES? To takie trochę przewrotne pytanie. Jak zaczynałam pracę z platformą, to bałam się, że ojej, będę musiała wszystkich uczniów wpisywać. To, co mówiłam, prawda? Zanim zaczniemy cokolwiek robić, to piętrzymy, przynajmniej ja piętrzę problemy, bo na pewno to będzie trudne, pracochłonne. Okazuje się, że nie, bo wystarczy wejść w zakładkę grupy, stworzyć tutaj nową grupę, wprowadzić jej nazwę i dla tej grupy wyświetla mi się kod. Ten kod podaję moim uczniom i oni, tworząc sobie konto uczniowskie, ten kod w pewnym momencie muszą wpisać i ten kod jakby to jest taka ścieżka do mojej grupy, z automatu do tej grupy są przypisani, czyli nie ma problemów, żeby ten uczeń znalazł mnie na platformie EDESK, ani ja nie mam problemu, żeby wpisywać dane na przykład 18 czy 20 uczniów w mojej grupie lektoratowej. Szybko, sprawnie, z dużą oszczędnością czasu. Ciekawa jestem, czy kiedyś mieli Państwo taką sytuację, że przygotowaliście sobie świetną lekcję opartą, no tak, problemy mają zawsze, tak, ale też jest dużo filmików instruktażowych i ja zawsze wysyłam uczniom, zawsze bez względu na to, czy co się zapowiada, zawsze na początku roku szkolnego proszę, żeby stworzyli sobie konto na platformie EDESK. No to trwa, bo to nie jest tak, że to trwa, że to się zadzieje z dnia na dzień. To trwa, jest przypominanie, no do tygodnia zawsze te konta się tworzą, ale nie ma problemu. Wracając do tego slajdu, ciekawa jestem, czy Państwo mieli taką sytuację, że dostaliście taki oto komunikat. Piękna lekcja oparta na zasobach internetowych, przygotowana i ja znalazłam się w takiej sytuacji nie raz, nie dwa, nie trzy, kiedy po uruchomieniu szkolnego komputera okazywało się, że no niestety, jak to mówiliśmy, zabrali mi internet. No i co w takiej sytuacji zrobić? Co zrobić, kiedy nie ma internetu? Teraz, no właśnie dzisiaj, teraz sytuacja jest prosta. Cała na biało wchodzi aplikacja Pearson eDesk. Padło tutaj wcześniej pytanie, czy można korzystać z zasobów platformy bez dostępu do internetu? Odpowiedź brzmi tak, już można. Aplikacja Pearson EDESK zapewnia dostęp do zasobów właśnie bez potrzeby łączenia się z siecią. Jeżeli mamy obawy, że sygnał jest słaby, że zabiorą nam internet, to warto taką aplikację sobie ściągnąć. Oczywiście, jeżeli Państwo też należą do grupy Przezorny Zawsze Ubezpieczony, to macie już to Państwo wszystkie materiały dodatkowe na swoim komputerze, w swoich folderkach, tak jak ja. Natomiast nie można korzystać z Presentation Tool. Nie można było korzystać z Presentation Tool. No ale teraz, mając aplikację EDESK,
którą można ściągnąć właśnie na tej stronie, której adres wyświetla się teraz, w zależności od systemu, na jakim Państwo pracują. Pobieramy sobie tą aplikację na komputer i ją instalujemy. No ale znowu przyszła aplikacja Pearson eDesk i moja pierwsza reakcja to była: no ale dlaczego znowu mam się uczyć kolejnej aplikacji? I opanowałam platformę, dobrze mi tam było i coś mam znowu instalować. Dlaczego nie mogę się, dlaczego na platformie nie mogę pracować offline? No i tutaj warto znowu sobie popatrzeć, gdzie jestem na tej krzywej adaptacji do zmiany. Czy jestem w oporze, we frustracji, w wyparciu, zaprzeczam rzeczywistości, czy jednak, czy buduję sobie, czy kopię sobie taki dołek i odgradzam się od tej rzeczywistości, która bez względu na to, czy wyrażę na nią zgodę, czy nie, ona zaistnieje, do której grupy nauczycieli będę się zaliczać. No tak jak powiedziałam, nie zawsze przekonuje argument oszczędność czasu i taki cytat, który pamiętam jeszcze z pandemii, że na pewno nie zastąpi nauczycieli komputer, nie zastąpi nas sztuczna inteligencja, natomiast mogą zastąpić nas nauczyciele, którzy są właśnie za tą przepaścią, prawda? Czyli ci, którzy biegle posługują się technologią i biegle oswajają zmianę, a ta zmiana wcale nie jest taka trudna do oswojenia. Czyli spróbujmy być tam, gdzie nie kopiemy sobie sami dołka, przenieśmy się na lewą stronę za tą przepaść. Tak jak powiedziałam, zmiana nie jest trudna do oswojenia, bo na przykład jestem pewna, że Państwo znacie dokładnie ten layout, znacie dokładnie z kolei tę aplikację i nie zajęło Państwu dużo czasu zaprzyjaźnienie się z tą aplikacją i zrozumienie, jak ona działa i co zrobić, żeby dany film sobie wieczorem odpalić i spędzić wieczór przyjemnie. Tak jakoś jesteśmy skonstruowani, że ta zasada przyjemności znacznie wzmacnia naszą motywację do nauczenia się czegoś nowego. A aplikacja eDesk bardzo przypomina Netflix. To jest taki edukacyjny Netflix z zasobami na żądanie. Jak tą aplikację ściągnąć ze strony, którą pokazywałam, pearson.pl eDesk, tam wybieracie Państwo sobie odnośnik, który będzie działał w danym systemie, na którym Państwo pracujecie. Kiedy tą aplikację sobie ściągniemy i zainstalujemy, zalogujemy się do aplikacji za pomocą dokładnie tych samych danych, czyli nazwy użytkownika i hasła, którymi logujemy się na platformę, nic nie zmieniamy, nie musimy nic nowego zapamiętywać. No i pierwsze zalogowanie i pierwsze uruchomienie odbywa się online. I teraz dlaczego? Dlatego, żeby aplikacja synchronizowała się z platformą i żeby pobrała te wszystkie zasoby, które mamy na platformie. To troszeczkę potrwa, bo tam troszkę to będzie kręcić, prawda? W zależności też od ilości zasobów. Może tak się zdarzyć, że nie pokażą się Państwu w aplikacji wszystkie zasoby, które macie na platformie. To wtedy proszę sobie przejść na platformę i sprawdzić, czy czasami nie mają Państwo jakichś filtrów założonych, prawda, żeby uprościć sobie pracę na platformie. Na przykład mogli Państwo wybrać tylko dwa tytuły do wyświetlenia, to wtedy odkliknąć sobie te filtry i będzie i powinna przy kolejnym uruchomieniu aplikacja już te zasoby wszystkie zobaczyć. I teraz najważniejszy punkt pracy z aplikacją to
co robię z aplikacją Netflix, kiedy na przykład podróżuję i chcę obejrzeć sobie jakiś film albo odcinek serialu, wiem, że będę podróżowała samolotem, no to korzystam z tej funkcji download, prawda? Czyli będę sobie ściągała film wcześniej, przed podróżą do aplikacji, po to, żeby mogła sobie offline ten film później obejrzeć. I dokładnie tak samo działa aplikacja Pearson eDesk. Jeśli wiem, jaką lekcję będę prowadzić, którą sekcję z podręcznika, to sobie ściągam ją wcześniej, na wszelki wypadek, gdybym miała problem z internetem. Czyli wybieram sobie lekcję, wciskam pobierz i otwiera mi się dokładnie już offline, tak jak widać, otwiera mi się taki sam widok, który zazwyczaj mam na platformie eDesk i mogę offline korzystać z absolutnie wszystkich możliwości presentation tool, czyli mogę korzystać również z narzędziownika, mogę wyświetlać zadania, odpowiedzi. Wszystkie te funkcjonalności będą dostępne offline. Ale uwaga, zadania i testy zlecę tylko na platformie eDesk, dlatego, no, żeby zlecić zadanie, żeby zlecić test, to muszę mieć połączenie z platformą, prawda? Czyli muszę mieć połączenie z grupą moich uczniów, żeby przypisać im zadania albo zlecić im test. Tego nie zrobię offline. Czyli tutaj te rzeczy robię na platformie eDesk. Gdzie znajdę testy i egzaminy próbne? No, absolutnie niesamowitą oszczędnością czasu. Są gotowe testy, gotowe egzaminy próbne na platformie eDesk. Ja pamiętam, że godzinami czasami potrafiłam układać test swój, bo ambitnie chciałam, żeby to był test trudny, wymagający, no ale teraz takie same testy znajdziemy na platformie. To są testy też standaryzowane. Jeżeli będziemy używać ich przez cały rok, to mamy taki obiektywny postęp pokazany, prawda? No ale trzeba je sobie na tej platformie znaleźć. I znowu wchodzę do tych moich kafelków w materiałach dodatkowych. Jak Państwo pamiętacie, będę miała testy do pobrania, czyli pobieram sobie wszystkie testy, wciskam pobierz testy, wyświetla mi się osobne okienko, ta platforma sama mnie prowadzi, pobieram wszystkie testy w pliku zip i później mam je na komputerze. Jeżeli jestem przywiązana do takich wersji drukowanych, prawda? I teraz co ja będę miała po ściągnięciu tych testów? Będę miała testy w Wordzie i testy w PDF-ie, czyli testy edytowalne bądź testy nieedytowalne z podziałem na grupy będzie również klucz. No i w przypadku, kiedy mamy jakiś listening comprehension na teście, to oczywiście też będę miała odpowiednio oznaczone ścieżki audio. Ale co jeszcze mogę mieć, kiedy nie będę ściągała z platformy testów, tylko zdecyduję się przeprowadzić je online? No to mogę mieć właśnie gotowe testy online, mogę te testy sobie przygotować pod względem umiejętności, pod względem wiedzy, czyli mogę zrobić test na przykład tylko zrozumienia tekstów czytanych albo słuchanych, albo z gramatyki, albo ze słownictwa. Mogę komponować własne testy, mogę komponować testy mieszane i każdy test online mogę zamienić na test drukowany. I to jest ten moment, proszę Państwa, kiedy chciałabym przejść na platformę, żeby Państwu lepiej pokazać. Nie wiem, czy Państwo korzystacie z tej zakładki testy. Proszę mi dać znać,
na czacie, jak to u Was jest, czy raczej drukujecie te testy gotowe, czy zlecacie je, czy też korzystacie z różnych tutaj tych czterech funkcji. Czasami drukujemy. To wszystko chodzi o to, jak nam jest wygodniej, ale chciałam pokazać Państwu te wszystkie możliwości, które ja poznawałam też systematycznie. Jeżeli jest chaos, jeżeli tak Państwo postrzegacie, to być może uda mi się pokazać, że może tak nie do końca, jak sobie to wszystko usystematyzujemy. I teraz przejdziemy sobie na platformę do zakładki testy. I tutaj tylko jeszcze chciałam Państwu na slajdzie pokazać, że w tej zakładce testy będę miała cztery takie kafelki, prawda? Mam bank testów, mam bank pytań, mam moje testy i test generator. No, wydaje się na pierwszy rzut oka, jest tego bardzo dużo, ale ja sobie tutaj wydeptałam swoje ścieżki. Pozwólcie Państwo, że się nimi podzielę. Przejdę sobie teraz na platformę. Proszę dać mi chwileczkę. Już, już, już. Z jakiegoś powodu nie mogę tego zrobić, ale spróbuję jeszcze raz. No to jest właśnie teraz Zoom mi spłatał figla, ale tutaj będę miała, momencik, tutaj już będę miała. No dobrze. Nauczyła mnie cierpliwości technologia. Mam nadzieję, że Państwo widzą teraz mój ekran. Czy widzą Państwo bank testów? Proszę mi dać znać, bardzo proszę. Czy widzicie? Tak, dobrze. Więc jesteśmy w zakładce testy. I teraz co ja tutaj mam? Mam bank testów. To jest ta pierwsza zakładka. Jest to przestrzeń, w której mogę przejrzeć wszystkie istniejące na platformie testy, to znaczy na bazie podręczników, których zasoby aktywowałam, prawda? Jeżeli mam dostęp nauczycielski do danych podręczników, będę miała też dostęp do testów. Mogę sobie wejść w konkretne pytania, mogę skopiować je do własnych testów albo zadać istniejące testy swoim uczniom. I teraz, jeżeli wybieram sobie, jestem dzisiaj nauczycielką High Note, tak, wybieram sobie testy z High Note, tak, mogę wybrać sobie jakikolwiek unit. Widzę, że mam tutaj i testy ze słownictwa, i testy z gramatyki, i test z całego unitu, więc będę widzieć, ile mam zadań. Mogę uruchomić sobie podgląd tego testu, w którym zobaczę konkretne ćwiczenia, konkretne zadania. No i teraz mogę utworzyć sobie test online i skopiować do moich testów. O moich testach za chwileczkę powiem więcej. Dajmy na to, że chcę sobie utworzyć ten test online. I teraz proszę zobaczyć, platforma poprowadzi mnie za rączkę niemalże, prawda? W tworzeniu testu muszę nadać temu testowi tytuł, prawda? Tu muszę sobie przesunąć czat, żeby przejść dalej. Widzę dokładnie, wybieram sobie z kursów, z HighNote, wybrałam sobie już tutaj unit trzeci, prawda? Test, idę dalej, tak? I będę na następnym etapie musiała przypisać ten test danej grupie. Ja żadnej grupie tego nie przypiszę, bo nie chcę uczniów wystraszyć. Zobaczymy, czy platforma puści mnie dalej. No, puściła mnie dalej, potem to będzie niemożliwe, no bo nie jest test przypisany. Mogę wyznaczyć tutaj datę dostępności tego testu. Mogę wskazać, ile razy uczeń wejdzie do testu. Czy pytania mają być przemieszane, czy ułożone w tej samej kolejności? Uczeń nie zobaczy tego testu poza datami dostępności. Zobaczcie, mam wiele opcji.
chcę utworzyć, nie, platforma jest mądrzejsza ode mnie, bo czas dostępu, czas rozpoczęcia testu nie może być taki sam jak czas jego zakończenia. No, mam brak grup przypisanych do tego testu, więc, ale widzicie Państwo, mam nadzieję, że to wszystko dzieje się bardzo intuicyjnie i jesteśmy prowadzeni za rękę. I to mi się bardzo spodobało. Od razu z tego banku testów przerzuciła mnie platforma do test generatora. Czyli to jest taka przestrzeń, która generuje mi testy. Ja nawet nie muszę tam wchodzić specjalnie, żeby tam się znaleźć, bo każde działanie w banku testów spowoduje, że, czy każda próba ułożenia tego testu spowoduje, że zostanę przerzucona do test generatora. Właśnie. Następny kafelek to jest bank pytań. Ja bardzo lubię bank pytań, dlatego że tutaj mam dostęp do bazy nie tylko wszystkich testów, ale do bazy wszystkich pytań, z których można układać testy. I to jest to, co Państwu mówiłam na początku. Mogę sobie nawet w treści polecenia wyszukać konkretnego słowa, które tam się ma znaleźć. Mogę wybrać sobie kurs, z którego chcę użyć test, albo mogę wybrać sobie umiejętności, prawda? Czyli na przykład chcę zrobić test z Reading Comprehension. Do tego jeszcze mogę dopasować sobie skalę zaawansowania, czy też na skali GSE, czy na skali CEFR. Zobaczymy, a tu nie znaleziono w jakiś sposób kryteriów, nie wiem, coś musiałam tutaj źle zaznaczyć. A gdybym sobie nie zaznaczyła żadnego kursu, to zobaczcie Państwo, mam tutaj ile wyników? Mam 202 wyniki, prawda? I oczywiście widzę, który to jest kurs. Jeżeli mam na przykład aktywowane zasoby do Highnote i do Focus, to nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żebym ja sobie dla uczniów z Highnote'a dała test z podobnego poziomu do Reading Comprehension czy do Listening Comprehension z Focusa, prawda? I więc tutaj znowu, jak zacznę sobie, mogę sobie w tych czynnościach podejrzeć i skopiować do moich testów, prawda? Tutaj mam różne nazwy swoich testów. No i teraz zakładka, czy też kafelek, moje testy. W tym kafelku znajdują się testy, które już tutaj sobie stworzyłam i to są no, po prostu moje testy, czyli takie testy, które ja sobie wymieszałam, zaplanowałam. I teraz tworzę sobie test numer 2, ten nowy test został dodany, on jest tutaj i teraz mogę sprawdzić tutaj sobie liczbę zadań. No, na razie jest pusty, bo nic tam jeszcze nie dodałam. Dlatego mogę wcisnąć tutaj edytuj i zaktualizuj. No i teraz mam dwie możliwości. Mogę dodać pytanie z banku testów, czyli z tego pierwszego kafelka, gdzie mam dostęp do testów ze wszystkich zasobów, ale mogę również utworzyć własne pytanie, nowe pytanie, bo często dzieje się przecież tak, że poszerzamy sobie materiał z podręcznika i robimy coś więcej, bo na przykład znajdziemy jakiś fajny materiał autentyczny, który będzie bardziej odnosił się do życia naszych uczniów, prawda? I czy to będzie film na YouTube, czy to będzie artykuł. Chcemy sprawdzić, ile nasi uczniowie z tego materiału wyciągnęli. I zobaczcie Państwo, mam gotowe szablony pytań, prawda, które mogę sobie wykorzystać i ułożyć. Czyli to jest to, o czym mówiłam na początku, tak zwany test mieszany, gdzie będą zasoby z podręcznika i moje własne pytania odnoszące się do być może moich materiałów autorskich. Czwartym kafelkiem jest test generator. I tutaj mam możliwość decyzji, czy ja będę tworzyła test online,
czy ja będę tworzyła test drukowany. Test generator pozwoli Państwu na przesłanie testu uczniom na podstawie gotowego zasobu, konkretnego zasobu spośród gotowych już materiałów, ale też mogą Państwo utworzyć własne testy z indywidualnie dobranymi pytaniami, które utworzyli Państwo w tej przestrzeni moje testy, prawda? Bo tutaj mieliśmy tą przestrzeń, gdzie ja tworzyłam własne testy. Mogą Państwo tutaj zmienić kolejność, co pozwoli na stworzenie wielu wersji tego samego testu. Wiemy, czemu ma służyć taka opcja. Można przypisać grupie uczniów czas znowu rozpoczęcia, zakończenia, czas na rozwiązanie testu, zdefiniować, czy do tego testu można będzie przystąpić raz czy wiele razy. No i znowu tutaj ta platforma mnie poprowadzi za rączkę, prawda? Znowu będę wpisywała sobie szczegóły testu, nazwę, będę przypisywała do grupy. No podsumowując, to testowanie jeszcze nigdy nie było takie proste, kiedy naprawdę mam do dyspozycji i bank testów, które mogę wykorzystać w całości, mogę modyfikować. W wyborze też pomaga mi wyszukiwarka w banku pytań, czyli mogę szukać testu według podręcznika, według obszaru wiedzy bądź kompetencji, według poziomu zaawansowania. Mogę skorzystać, mogę pomieszać te pytania, prawda, z różnych podręczników. To jest spełnione marzenie przy systematycznych powtórkach przemieszanych do matury, bo ja te testy wykorzystuję nie tylko jako testy, ale jako takie narzędzie diagnostyczne dla moich uczniów, które pokazuje im, ile już wiedzą, a ile jeszcze muszą powtórzyć. Mogę dodawać swoje pytania, pytania otwarte, zamknięte, jakie tylko mi się podoba. Każdy test możemy stworzyć w taki sposób, by on pasował do potrzeb, do możliwości i do realnego stanu procesu nauki w naszych grupach, i to wszystko mamy w jednym miejscu. I to jest w tym najfajniejsze. Chciałam jeszcze wrócić na chwileczkę do prezentacji. Pozwolą Państwo, że jesteśmy tak, tutaj, nie, tutaj jesteśmy znowu w test generatorze. To jeszcze chwilka i będę w prezentacji. Dobrze, wrócę sobie tylko do odpowiedniego slajdu. Wszystko to, o czym powiedziałam Państwu teraz, tutaj miałam taki backup. Wszystko to, o czym powiedziałam Państwu teraz o testach, możecie Państwo znaleźć na kanale Pearson Languages, na kanale YouTube'owym. Tam w takiej pigułce mamy możliwości test generatora, więc jeżeli to było za szybko, za dużo, to można sobie tam zajrzeć i zobaczyć, jak to działa krok po kroku. No i znowu skopiować sobie te kroki, czy też wybrać sobie te kroki, które Państwu pasują najbardziej. Najlepiej. No i teraz znowu warto się zastanowić, gdzie ja jestem po tym takim szkoleniu z platformy EDESK i z aplikacji EDESK, gdzie ja jestem w procesie zmiany, która postawa najbardziej jakby koreluje z moją, czy to mnie nadal przeraża, czy to nie jest dla mnie, czy powoli, powoli, małymi krokami wejdę na tą platformę, ściągnę sobie aplikację i stopniowo przyzwyczaję się do tej zmiany. Ja przyzwyczajałam się stopniowo, po kolei, małymi kroczkami. Dawałam sobie taki challenge, wyzwanie, jeden krok na tydzień, testowałam różne możliwości. Nie jestem fanką skoków na głęboką wodę, dlatego, tak jak mówię, jedna rzecz, ale taka, która sprawi, że moje życie będzie w danym tygodniu łatwiejsze, a potem dołożę sobie kolejną i kolejną i kolejną.
I tutaj pomogła mi książka, która też porządkuje naszą pracę i porządkuje priorytety. W zasadzie priorytety jako słowo istniały na początku w liczbie pojedynczej, to my, wielozadaniowcy, dodaliśmy sobie tutaj liczbę mnogą. Warto zastanowić się przed wejściem na platformę, przed skorzystaniem, jaką jedną rzecz na tej platformie mogę zrobić, ale taką, że gdy ona będzie zrobiona, że gdy ją poznam, że gdy ją wdrożę, to wszystko inne stanie się prostsze. To zaoszczędzę swój czas. Ja kieruję się tą zasadą w życiu prywatnym i w życiu zawodowym, kiedy muszę zdecydować, co będzie dzisiaj najważniejszym moim projektem, najważniejszym zadaniem. I tym samym pytaniem kierowałam się, poznając platformę eDesk. Co mogę dzisiaj zrobić, jaką funkcjonalność poznać, żeby było mi łatwiej teraz, w tym tygodniu, ale również w przyszłym miesiącu, w przyszłym semestrze czy w przyszłym roku szkolnym. Przypominam Państwu, że w grupie Asy z mojej klasy i Panaceum na liceum trwa Teachers Digital Challenge, w którym co tydzień pokazują się różne zadania właśnie z platformy eDesk i można zdobyć, rozwiązując je i pod postem zamieszczając zrzut ekranu z rozwiązaniem tego mikrozadania, można zdobyć taki certyfikat cyfrowego nauczyciela. Warto dołączyć do tych grup, bo to nie tylko rozwiązania eDesk, ale wspaniałe pomysły, rozwiązania metodyczne i nowości. Będzie pięć prostych zadań, już jedno ukazało się 9 kwietnia. Wykonajmy minimum cztery i odbierzmy certyfikat. Mam nadzieję, że niektóre przynajmniej wiadomości z dzisiejszego szkolenia pomogą Państwu w tym wyzwaniu, jeśli zechcą Państwo do niego dołączyć. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Mam nadzieję, że macie Państwo tutaj na tej krzywej zmiany pozytywne stanowisko i widzicie Państwo, że macie troszeczkę więcej czasu w przyszłości, stosując platformę eDesk. Serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia.